12 punktów. Podcast Eurowizja.org. Hej wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu 12 punktów. I jest to już szósty odcinek naszego podcastu. Nie mogę uwierzyć, że ten czas tak szybko płynie. Nie jestem sam w tym zaskoczeniu, ponieważ dzisiaj towarzyszy mi nasz jedyny, niepowtarzalny redaktor naczelny portalu Eurowizja.org, Mieszko. Witam Cię bardzo serdecznie, Mieszku, dzisiaj. Cześć wszystkim. Hej, Mieszko, czy Tobie ten czas też tak bardzo szybko minął i zanim się obejrzałeś, mamy wszystkie eurowizyjne piosenki w tym roku? Tak, w ogóle to jest niesamowite, jak czas szybko leci. Pamiętam jeszcze 2 miesiące temu, jak się spotykaliśmy, nagrywaliśmy pierwszy odcinek naszego podcastu i wtedy te selekcje tak naprawdę startowały. Dużo było różnych niepewności, obstawialiśmy zupełnie chyba inne rzeczy niż teraz się wydarzyły. Natomiast wiesz co, no fajnie ten czas też ja widzę po stronie, tak? Po tym jak na co dzień jako właśnie redaktor naczelny muszę planować pracę redakcji i widzę, pamiętam swoje posty, nie wiem, z lutego, czy jakieś tam aktualizacje kalendarza, gdzie tych po prostu selekcji było po 6, 7, 8 jednego wieczoru, a teraz patrzę w ten kalendarz i tak... Pusto. No, nawet nie ma co, wpisuję jakieś tam Barcelona Eurovision Party, ale to jednak nie to, to jednak już nie te emocje i zupełnie innego rodzaju widowiska. Tak więc z jednej strony trochę szkoda, bo faktycznie też nie wiem, jak ty masz, Karol, to pewnie zaraz powiesz, ale ja mam tak, że po prostu wpadam w ten ciąg i co sobotę miałem już tak zaprogramowane, że po prostu coś oglądam eurowizyjnego i teraz jakby jesteśmy już po tej pierwszej sobocie i tak nawet nie wiedziałem jakby, co się robi w sobotę wieczorem, skoro nie ogląda Eurowizji. Tak więc no, czas mija. Czas mija, to zdecydowanie jest prawdą i ja powiem szczerze, że ja również nie wiem za bardzo, chociaż może to zabrzmi trochę smutno, ale jak kończy się sezon selekcyjny zawsze w marcu, to przychodzi taki moment, że zastanawiam się, co ja będę robić w tą sobotę i jak tu te emocje ulokować i na czym tu się skupić i w jaki to sposób zaplanować sobie czas. Ale jeszcze dzisiaj miałem trochę, powiedzmy, rozrywki, jeżeli chodzi o selekcyjne procesy, ponieważ jako ciekawostkę dodajmy wszystkim naszym słuchającym, że my ten odcinek nagrywamy w tym samym dniu, w którym poznaliśmy piosenkę z Azerbejdżanu. Azerbejdżan jest ostatnim państwem, które prezentuje utwór na Eurowizję. Jest to piosenka pod tytułem Fade to Black, którą Nadir wykona w trakcie Eurowizji w Turynie. I nie wiem, Mieszku, czy ty miałeś okazję przesłuchać ten utwór. Ja przesłuchałem go sobie dzisiaj i muszę powiedzieć, że jestem może nie rozczarowany, ale oglądając różnego rodzaju teasery i zapowiedzi i no nie wiem, w mojej ocenie ta piosenka troszeczkę nie ląduje. A jakie ty masz opinie? Ja mam takie odczucie, kiedy są podejmowane takie mocne działania promocyjne, że zazwyczaj to niestety jest tak, że z dużej chmury mały deszcz i trochę tak to jest w tym przypadku, bo mieliśmy przecież i teaser Azerbejdżanu, ale też mieliśmy różnego rodzaju podawane informacje, wycieki w mediach społecznościowych, na różnych portalach właśnie, kto stoi za właśnie kompozycją i to były bardzo takie, wiecie, uznane nazwiska, współtwórcy hitów eurowizyjnych, zwycięskiej piosenki z 2013 roku, ludzi, którzy współpracowali z wieloma państwami przy wielu edycjach. Ale wiesz, ja też zajmuję się na co dzień komunikacją i jak ja widzę takie zintensyfikowane działania, które wyskakują przypadkiem, to z tyłu głowy mam to, że to w ogóle nie jest przypadek, tylko świadoma strategia promocyjna. Szkoda, że za tym rzeczywiście może nie idzie jakiś ciekawszy, mniej sztampowy utwór, ale z drugiej strony, no kiedy masz szwedzkich, tam duńskich producentów, to też jakby można się spodziewać takich, a nie innych kompozycji. Natomiast
Wiesz co, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ta piosenka na razie dla mnie istnieje, natomiast ja uwielbiam ballady, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, że za tydzień nie będę przesłuchiwał tego 10 razy pod rząd. Wiesz co, ja muszę ci powiedzieć, że ja mam bardzo podobnie, to znaczy nie już o sam Azerbejdżan, ale w ogóle w miarę jak wszystkie piosenki poznajemy i później jest ten okres od tego, jak już jest ostatni utwór wybrany, do momentu, aż zaczynają się właśnie imprezy promocyjne, a później już sam okres prób w maju, to ja zawsze słucham tych utworów i one mi bardzo często się zmieniają i nawet czasami jest mi ciężko ustalić, który utwór ma naprawdę pierwsze miejsce, który drugi, a które trzecie to jest tak bardzo rozmazane, powiedzmy. Ale co zwróciło moją uwagę, jeżeli chodzi o Azerbejdżan, to jest ostatni utwór, który poznajemy 21 marca, czyli to jest dosyć późno. Patrząc na to, jak kraje w latach ubiegłych kończyły na Eurowizji, jeżeli prezentowały swoje propozycje jako jedne z ostatnich, no to nie zawsze to wychodziło fajnie, bo na przykład, jeżeli spojrzeć na zeszły rok, Destiny, która reprezentowała Maltę, zajęła 7. miejsce w finale, aczkolwiek jej piosenka miała premierę pod koniec marca, z tego co pamiętam, 15 marca. Jeżeli patrzeć jeszcze bardziej do tyłu, kraje jak Armenia czy Gruzja również prezentowały swoje utwory pod koniec marca. Serbuk z Armenii była to 10, dokładniej rzecz ujmując. I z tego co ja zauważyłem, to jakoś te czekanie do ostatniej chwili z premierą nie rzutuje na sukces w trakcie Eurowizji. I nie wiem, czy ty masz przemyślenie na ten temat. Wiesz co? Myślę, że to jest bardzo skomplikowane i złożone zagadnienie. Jak to w życiu? Nie ma prostych rozwiązań i nie ma prostych odpowiedzi. I też wydaje mi się, że to też wszystko determinuje dana edycja. To tak ci dla przykładu powiem, że w tamtym roku przecież mieliśmy taką edycję, że wszystkie kraje, większość krajów praktycznie do ostatniego momentu czekało z publikacją utworu. Ja pamiętam też właśnie działanie redakcji naszej w tamtym roku, w tym okresie powiedzmy. No, tam 4, 15 marca, i to było jakaś olbrzymia liczba piosenek. Nie wiem, 30 zostało wydanych w ciągu tych 10-12 dni, więc i każdy, wiesz, każdy po prostu, każdy nadawca wydawał te swoje utwory. Z jednej strony, właśnie, odwlekając to wszystko bokowi, z drugiej strony też, no, chcąc wytworzyć takie wrażenie czegoś świeżego, czegoś takiego właśnie wyjątkowego, tylko problem był w tym taki, że kiedy masz 30 utworów w tak krótkim czasie, to wygrywają tylko te najlepsze, najbardziej chwytliwe przybijają się do świadomości. Teraz jest zupełnie inaczej, bo w zasadzie prawie całą stawkę poznaliśmy, mogę powiedzieć, że tak naprawdę już w okolicy tam 10-11 marca, ostatnie trzy piosenki z selekcji 12 marca, a potem znowu właśnie czekaliśmy przecież na tydzień na Armenię i na Azerbejdżan. I myślę, że może gdyby te utwory były naprawdę, wiesz, wybitne na tle stawki, albo bardzo charakterystyczne, oryginalne na tle tego, co już jest, to może rzeczywiście jakoś by to wpłynęło na wynik w Turynie, chociaż jest tak wiele wypadkowych i tak wiele różnych rzeczy, które mają wpływ na ten końcowy rezultat, że to też jakiś jest ułamek tylko tego, jakiś procent tego, czy rzeczywiście piosenka się osłuchuje, czy nie. Ale druga strona medalu mam tak samo jak ty, to znaczy piosenki, które są wybierane na przykład w styczniu albo w lutym i z którymi już obcuję miesiąc czy dwa, faktycznie i były w takim moim pierwszym rzucie moimi ulubionymi, faktycznie już w tym momencie zaczynają mi się może nie przejadać, ale zaczynam sięgać i odkrywać zupełnie inne utwory, takie, do których może w pierwszej chwili nie chciałbym wracać, na które nie zwróciłem uwagi, a dzisiaj jakoś tak patrzę bardziej przychylnym okiem i są dla mnie coraz bardziej tajemnicze. A też zdradzę ci sekret. Postanowiłem, że będę tak w kwietniu dbał o formę. I też wiem z doświadczenia właśnie, że jak na przykład biegam i wybieram sobie no, szybsze piosenki oczywiście do biegania, to są zupełnie właśnie inne utwory, wtedy mi wpadają zupełnie inni faworyci, tak? Więc to wiesz, jakby to się zmienia i myślę, że będzie się jeszcze zmieniać u każdego na playliście.
Zdecydowanie, ponieważ nasze gusta, nasze preferencje się zmieniają łącznie z upływem czasu. Ja mogę ci powiedzieć tak, jako ciekawostkę, jeżeli zamierzasz dbać o formę, to jest naprawdę bardzo dużo eurowizyjnych utworów, które w jakiś sposób motywują cię do większej aktywności fizycznej i to może zabrzmi trochę banalnie, ale ja mogę powiedzieć, że mając w pamięci występ Robina Bensona w trakcie Eurowizji, I Can Go On, to tam pamiętasz, jest ten motyw, że oni są na tych bieżniach, prawda? Tak. I to naprawdę bardzo cię uskrzydla. Jeżeli jestem na siłowni i jestem na bieżni, to jak włączę sobie tą piosenkę, to czasami lubię sobie wyobrazić, że ja byłem Czujesz się jak on. wtedy tak, że wiesz co, nawet nie jak on, tylko że jestem jednym z jego tancerzy i to byłby już po prostu szpan, żeby być wtedy na Eurowizji, na takiej bieżni. No ale to powiedzmy takie moje prywatne jakieś tutaj opinie, ale potwierdzam, że zawsze znajdzie się jakiś utwór, który potrafi nas zaskoczyć i w którego stronę potrafimy się czasami zwrócić po jakimś tam czasie. Musimy zrobić na Eurowizja.org playlistę, jakąś taką sportowo-motywacyjną właśnie z piosenkami z Eurowizji. Dokładnie, to jest bardzo dobry pomysł. Może nawet nasi słuchający mieliby pomysły, jakąś podpowiedź do tego, jakie eurowizyjne utwory są najlepsze w trakcie ćwiczeń, uprawiania sportu, biegania, jazdy na rowerze. Podzielcie się swoimi propozycjami. Mamy dostatecznie dużo miejsca na naszej grupie Warsaw Calling na Facebooku. Bardzo chętnie usłyszymy Wasze opinie. I a propos opinii, zastanawiałem się, Mieszku, czy były jakieś selekcje w tym roku, które w pewien sposób, czy pozytywny, czy negatywny, to już zostawiam Tobie, przykuły Twoją uwagę. Wiesz co, tych selekcji było w tym roku tak dużo, że też z ręką na sercu przyznam, że nie śledziłem wszystkich. Nie śledziłem też właśnie w przypadku niektórych selekcji, nawet na bieżąco wyników czy utworów, które pojawiały się dostawki. Natomiast oczywiście największe emocje wywołuje to, co jest najbliżej nas, czyli na pewno też polskie selekcje do Eurowizji, które zmieniały swój format, które były przez wiele tygodni tak naprawdę owiane trochę tajemnicą. Nie wiadomo było, co zobaczymy finalnie. Efekt był dobry, myślę, że nawet bardzo dobry, jeśli spojrzymy na to, jakiego mamy reprezentanta i z jaką piosenką jedzie. Natomiast oczywiście dla mnie na przykład takim strzałem w dziesiątkę były preselekcje w Hiszpanii, czyli Benidorm Fest, który z jednej strony był moim zdaniem ożywieniem jakby całego podejścia Hiszpanii do Eurowizji, a z drugiej strony też pokazaniem, że da się zrobić selekcje, które będą powiedzmy kilkuetapowe, ale będą zróżnicowane pod względem muzycznym i nie będą przedłużone. Nie będą to programy, które trwają po 3 godziny albo są, nie wiem, przerywane jakimiś wiadomościami i tak dalej. Ten motyw jest w wielu krajach i powiem szczerze, naprawdę kompaktowe, bardzo przyjemne, emocjonujące selekcje z wynikiem, który ja bardzo ciepło przyjąłem, ale nie był oczywisty i wyniki też jakby pokazały, że tak naprawdę równie dobrze mógł kto inny pojechać, tak? Bo kto inny był faworytem jury demoskopijnego, kto inny był faworytem jurorów studiów, kto inny był faworytem widzów, tak? Więc bardzo fajne, trzymające w napięciu selekcje i życzę tego sobie i wszystkim naszym słuchaczom i wszystkim w ogóle fanom Eurowizji, żeby ten Benidorm Fest tylko się rozrastał w pozytywną stronę i taki był coraz bardziej po prostu profesjonalny, ale przy zachowaniu swojej różnorodności. A jeśli miałbym powiedzieć o minusie, to rozczarowany i w zasadzie to też jest mój przekaz tego pierwszego odcinka. Rozczarowany jestem norweskimi preselekcjami. To muszę powiedzieć, że to były właśnie preselekcje, które w 2021 roku mi się bardzo podobały. Byłem pod wrażeniem spójności wizualnej, byłem też pod wrażeniem właśnie różnorodności utworów. W tym roku stawka była bardzo przeciętna No i po prostu to tak nie przykuwało, tak jak w tamtym roku. Tak więc było to poprawne, natomiast nie miało tego czegoś, co spowodowałoby, że chciałbym włączyć ten program po prostu. Podobnie też z Melodii Festiwalem. Też mam jakieś takie przeczucie, że ten format się trochę wyczerpał i w tym roku rzeczywiście ktoś, nie ktoś, tylko producenci, nowa ekipa odpowiedzialna za konkurs chciała
chciała coś zmienić, ale właśnie mam wrażenie, że te zmiany to były tak naprawdę kosmetyczne i one niewiele wpłynęły na może samo odbiór, poza tym, że ja jako widz i jako też osoba pisząca o Eurowizji miałem wrażenie, że one były bardzo chaotyczne, te selekcje. I mówię tutaj o prowadzeniu, ale mówię też o jakby systemie głosowania i zupełnie inne były przekazy medialne, co to będzie, jak będzie to wyglądać, a zupełnie inaczej to wyglądało w praktyce i praktyka w sumie pokazała, że tak naprawdę to niewiele się te preselekcje różniły, poza tym, że no jest może troszeczkę inny system, ale wizualnie widzimy to samo co zawsze, tak więc... I Andra Szanse nazywa się po prostu semifinał, półfinałem, tak. Więc to jest chyba największa zmiana, albo tak naprawdę chęć stworzenia pewnej zmiany, ale jednak z niej się nic nie udaje wytworzyć. Mogę ci dać taką radę, jeżeli są jakieś selekcje, którymi jesteś rozczarowany, zawsze można zwrócić uwagę na Dansk Melody Grand Prix w Danii, ponieważ zawsze będzie wiadomo, że to będzie tak samo, przepraszam, jeżeli kogokolwiek urażę, tak samo nieemocjonujące jak rok wcześniej, 2 lata wcześniej, 3 lata wcześniej, 4 i tak możemy iść jeszcze dalej do tyłu. Ale... Tak, ja tu ci od razu powiem, że to mnie zawsze fascynuje, to znaczy z jednej strony już sobie odpowiem na to, co mnie fascynuje, bo zastanawiam się w takiej sytuacji, czy jest sens organizować selekcję, skoro masz kolejny rok z rzędu, słabą stawkę, albo może inaczej, po prostu przeciętną, nikt się nie wybija, nikt się nie wyróżnia w żaden sposób, to czy jest sens to kontynuować tylko dlatego, żeby mieć, nie wiem, tradycję formatu czy oglądalność widzów? Może trzeba wymyśleć, nie wiem, jakiś inny program, który zapewni wpływy z reklam i oglądalność, a niekoniecznie jakby cisnąć te selekcje, które są no to po prostu są przeciętne i tych programów mogłoby równie dobrze nie być, niewiele by się zmieniło, przynajmniej jakby jeśli chodzi o percepcję fanów Eurowizji, takich zagranicznych. Bo może w kraju ktoś rzeczywiście jest bardzo taki przywiązany. Myślę, że tutaj no, my też mówiliśmy bardzo wiele o krajowych eliminacjach, no ale jak nie było krajowych eliminacji, to nagle o, czemu nie ma publicznych selekcji, tak? No i jakoś tam jesteśmy z tym związani. Dokładnie, chociaż muszę powiedzieć, że w tym roku, pomimo naprawdę długiej nazwy i słuchając podcastów o Eurowizji zagranicznych twórców, to naprawdę nie było osoby, która by zdobyła się na trud wymówienia pełnej nazwy polskich selekcji. Tu bije serce Europy, wybieramy hit na Eurowizję. I ja muszę powiedzieć, że mam bardzo dużo słów pochwały, jeżeli chodzi o tegoroczne selekcje, właśnie które my mieliśmy, ponieważ była bardzo, w mojej ocenie, ciekawa stawka. Inaczej niż w Danii. To były bardzo różnorodne utwory. To była nie tylko klubowa, taneczna Paranoja od Darii, czy piękna, nastrojowa ballada Christiana Ochmana, ale mieliśmy też dużo takich nowości, jeżeli chodzi o polskie selekcje. Jeżeli myśleć na przykład o Karolinie Stanisławczyk z jej utworem Move, czyli coś no, zupełnie niekojarzonego przez fanów z Polską. W ogóle cała stawka, Karolina Lizer i jej folkowe elementy występu, to naprawdę były bardzo fajne selekcje, Mieszku, i moim zdaniem też sam wynik ich pokazuje, że one były na dobrym poziomie. Polska też znajdowała się, nie sprawdzałem przez ostatnich kilka dni, jak wysoko jesteśmy u bukmacherów, ale Polska oscylowała w granicach 4-5 miejsca, więc to jest bardzo dobry rezultat i mam nadzieję, że przełoży się to także na wynik Krystiana w Turynie. I hiszpańskie też preselekcje, to samo co zauważyłeś, to też był powiew świeżości, to też była pewna zmiana. Tam oczywiście też było troszeczkę nieścisłości, jeżeli chodzi o wynik. Przypomnijmy, że zwyciężczyni Chanel zarzucano znajomość z jedną z jurorek i to podobno też miało mieć wpływ na jej ostateczną wygraną u jury, ale no, czy to jest prawda, czy fałsz, tego niestety nie będziemy w stanie ocenić. Ukraina także w tym roku, wydaje mi się, że to jest kraj, który z wiadomych względów nie schodzi z ust wielu osób w różnym kontekście, ale nie wiem, czy pamiętasz, Witbir, tegoroczne selekcje na Ukrainie także odbywały się pod znakiem wielu, no można powiedzieć, dram tak naprawdę, bo nie tylko Alina Pasz, która ostatecznie wygrała tę selekcję, ale zgodnie z regulaminem nie miała prawa wyjazdu ze względu na jej wjazd na Krym od strony rosyjskiej.
Przypomnijmy tą słynną tablicę, która wypadła w trakcie podawania punktów i w ogóle oskarżenia koleż orkiestra, którzy, przypomnijmy słuchaczom, w końcu zostali reprezentacjami Ukrainy. Oskarżenia pod kątem nadawcy o oszustwo, że spotkają się w sądzie, pamiętam tą słynną wypowiedź. Także zgodzisz się ze mną, działo się też coś więcej niż same wybory piosenek w trakcie selekcji tegorocznych ogólnie. Każdy sezon selekcyjny ma swoje dramy. Czasem większe, czasem mniejsze. Tak jak pomyślę, porównuję to z poprzednimi latami, to nawet ostatnio robiłem takie podsumowanie właśnie no, naszych różnych działań na portalu i też przeglądałem różne teksty i faktycznie było kilka tych dram, ale nie powiedziałbym, że to są jakieś spektakularne rzeczy, bo też, wiesz, jeśli myślę o Witbirze, to równie dobrze mógłbym sobie wydrukować taką kartę z bingo i powpisywać różne rzeczy, typu, nie wiem, reklama po dwóch piosenkach, nie wiem, wiadomości w środku selekcji, nie wiem, problemy z wynikami, nie wiem, 15 minut zapowiedzi jednego uczestnika i wiesz, to wszystko bym sobie zaznaczał, bo taki jest Witbir, niezależnie od tego, czy masz półfinały i finał, czy sam finał, czy w ogóle jest jakaś tam inna formuła. Także wiesz, w ogóle nie zrobiło na mnie to wrażenia, że jest drama związana z Krymem, w tym sensie, że to już się pojawiało w przeszłości, tak? I nie wiem, czy to się da wyeliminować, bo jeżeli jest to już zapisane w regulaminie, a i tak są uczestnicy, którzy starają się obejść te przepisy i decydują się na działania nielegalne tylko po to, by wziąć udział w konkursie, no to tak chyba będzie i tak musi być. To, no nad tym musi czuwać telewizja, żeby to po prostu wszystko jakoś sprawniej weryfikować i najlepiej przed rozpoczęciem konkursu, tak? Żeby nie było potem takiej sytuacji, że ktoś wygrywa po raz drugi i znowu po raz drugi nie jedzie, no bo zaważyły o tym inne czynniki związane z po prostu złamaniem regulaminu. No tak, była jeszcze drama w Izraelu. I faktycznie ta piosenka została przygotowana w trochę inny sposób niż ona została zaprezentowana pierwotnie. Ja nie akceptuję tej nowej wersji, nie zgadzam się. Zabrano moje ulubione bity. Tamta wersja była po prostu w 100% taka taneczna, przesadzona, przesycona, ale była jakaś. A ta idzie w kierunku Orientu, jakieś tam flety, w ogóle cały przekaz teledysku jest taki właśnie pro diversity i oczywiście to jest super i świetne, natomiast no też jest to motyw, który już pojawia się w bardzo wielu produkcjach, nie tylko eurowizyjnych. Tak więc trochę myślałem, że to będzie bardziej imprezowe, a zrobiło się takie trochę, wiesz, trochę zrobiło się jak przychodzisz na imprezę i wiesz, wszyscy stoją pod ścianą z kubeczkami, ale jeszcze nikt nie tańczy, nikt nie jest odważny, żeby zrobić ten pierwszy ruch i to leci właśnie wtedy, no. Wiesz co, to jest też tak, że często są jakieś dramaty czy jakieś sytuacje na poziomie selekcji wyboru koncertu narodowego i tak dalej, ale tak jak w przypadku Izraela też pojawiają się czasami sytuacje jak na przykład to, że w ogóle jeżeli chodzi o wersję tej piosenki, to z tego co udało mi się wyczytać, tam podobno była też spora niezgoda pomiędzy samym Michael Bay Davidem a nadawcą izraelskim. Tam pojawiały się podobno wśród nadawcy też głosy, że to jest taka bardzo nieoszlifowana wersja, że tam należy coś zmienić, że to nie jest występ, który Izrael powinien promować i widać, że tutaj zrobiono pewne zmiany i ta wersja się zmieniła, a jak pokazuje twój przykład, niekoniecznie jest to pozytywny odbiór, ale piosenki przechodzą też rewamp. To też stało się, zresztą to jest tradycją w przypadku Albanii, że albańska piosenka zawsze ten rewamp przechodzi i muszę ci się przyznać, że może nie wypada mi nawet tak to ująć, ale dla mnie to... Kiedy słyszałem rewamp Albanii, miałem wrażenie, że tą piosenkę zgwałcono, rozebrano, spalono, wyrzucono, przemielono i znowu spalono, ponieważ w ogóle mi się nie podobała. Miałem wrażenie, że jak gdyby urok, który
ten utwór ma, gdy jest wykonany pod orkiestrę. Oczywiście na Eurowizji nie mamy orkiestry, ale w trakcie finału FIK-u w grudniu zeszłego roku miałem wrażenie, że wow, to jest naprawdę super piosenka. A teraz mam takie wrażenie, że coś jednak zostało jej ukradzione. Aczkolwiek przyznam się, że jakiś tam sentyment nadal pozostał i mam, powiedzmy, sentyment i chętnie tego słucham. Ale nadal jest to, wiesz co, revamp. A ja natomiast mam takie przemyślenie pewne i nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz. Jestem ciekaw, co myślisz. Malta w tym roku zmienia piosenkę po narodowym finale. I Malta zmienia tą piosenkę już po raz ogólnie drugi, bo przypomnijmy, że w 2016 roku Ira Losko wykonała piosenkę Walking on Water, podczas gdy w trakcie finału na Malcie wygrał inny utwór. I Chameleon. Dokładnie, Chameleon. I właśnie ta Aira była trochę takim kameleonem, bo w końcu to ta piosenka zupełnie inną się okazała. Ja tak sobie zacząłem myśleć, gdybyśmy w Polsce mieli taką sytuację, że mamy selekcję i głosujemy na utwory i ja wysyłam SMS na piosenkę, która mi się podoba i jakimś sposobem ta piosenka wygrywa tę selekcję i później miesiąc albo jakiś ogólnie czas później zostaje ona w ogóle zmieniona na zupełnie inny utwór, ja się czuję trochę oszukany, może nie, chociaż może też trochę tak, taki trochę obrabowany z własnych pieniędzy, no bo w sumie nie ja na to głosowałem, nie ja chciałem, żeby to wygrało, a jednak ktoś podejmuje tę decyzję za mnie i się nagle ten utwór zmienia. Najpierw miała być to piosenka w tym roku Out of Sign, teraz to jest I Am What I Am, też w sumie troszeczkę taki kliszej idąc w stronę, że diversity i tak dalej, to jest jak najbardziej pozytywna sprawa, ale jednak trochę takie się to zrobiło już takie marketingowe, takie trochę wyświechtane dla mnie. Więc nie wiem, co ty myślisz o takich zmianach utworów. I to już nawet nie jest revamp, tylko jest po prostu całkowita zmiana piosenki. Wiesz co, w tej sytuacji konkretnej dla mnie to jest oszustwo. Oszustwo przede wszystkim nadawcy względem ludzi, którzy rzeczywiście głosowali na piosenkę. Bo przecież my głosujemy na piosenkę, na występ, ale no nie na uczestnika. Oczywiście, czasami, bardzo często też tak jest, że jakiś uczestnik ma swoją rzeszę fanów i niezależnie od tego, co on by nie wydał, no to i tak ludzie będą, jego fani będą na niego głosować, bo będą go wspierać. Oczywiście. Natomiast w konkursie piosenki Eurowizji najważniejsza jest piosenka, jak sama nazwa wskazuje. Tak więc jeżeli ktoś mówi, że organizuje preselekcję i 50, czy tak jak wydaje mi się, że tak było na Malcie, 100% decyzji jest w rękach widzów i wybierają oni daną piosenkę, to dla mnie bardzo olbrzymim nietaktem jest zmiana tej piosenki. Czasami zachodzą oczywiście takie obiektywne przesłanki, które zmuszają nadawcę do tego, żeby zmienić piosenkę, ale tu mówimy o takich sytuacjach, gdy piosenka na przykład narusza regulamin konkursu piosenki Eurowizji i w związku z tym nadawca otrzymuje dodatkowy czas na to, czy jakiś konkretny termin na to, żeby zmienić tę piosenkę. Czasem się tak zdarza, bardzo rzadko zdarzało się, ale to jest wtedy zupełnie co innego. Oczywiście można wtedy psioczyć i można wtedy narzekać, że nadawca mógł o tym pomyśleć dużo wcześniej, zanim zakwalifikował taką piosenkę do konkursu, że regulamin selekcji powinien zbiegać się z regulaminem Eurowizji, ale to jest zupełnie inna sytuacja, a to jest świadome działanie i wyrachowane moim zdaniem działanie, gdzie nadawca czy osoby stojące za projektem Eurowizja w maltańskiej telewizji po prostu uznali, że ta piosenka nie przyniesie dobrego rezultatu, że z tym utworem Malta nie będzie zapamiętana, nie uda się w jakiś sposób, nie wiem, osiągnąć celu. To już jakby pytanie, co jest tym celem, czy finał, czy jakieś miejsce w top 10, tak? Czy wygrana, natomiast z nowym utworem też myślę, że niewiele się uda, ale okej, okay, no jest on bardziej, powiedzmy, jest on bardziej taki chwytliwy i jeżeli ktoś lubi piosenki, które brzmią jak piosenki na tak
piąte miejsce w półfinale w Melodii Festiwale, no to okej, okay, no to spoko. No. Są amatorzy tych piosenek, nie bez powodu tego typu utwory krążą po całej Europie oraz też są w Melodii Festiwale co roku. Natomiast tak, jest to niesprawiedliwe, jest to nie okej, okay, uważam, że jest to słabe, a gdyby taka sytuacja miała miejsce w Polsce, no to już byłby dramat po całości, bo też zwrócę wam tutaj wszystkim uwagę na to, jakie są komentarze do dzisiaj jakie są komentarze po tym, że Alicja Szemplińska nie pojechała na Eurowizję, a pojechał rok później Rafał Brzozowski, a nie został wybrany jako, a nie została wybrana Alicja, skoro wygrała preselekcję i tak dalej, tak? Więc mimo, że chodzi tylko o uczestnika, to nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby nagle dany uczestnik, zwycięzca, reprezentant czy telewizja wybrali po prostu jednak inną piosenkę, która bardziej by się spodobała. Dokładnie. Mówiąc bardzo tak dosadnie, ludzie poczuli się oszukani i okradzeni z Alicji i dlatego to wzbudziło też bardzo duże fale niezadowolenia na portalach społecznościowych. To kto śledził, to wie. I to też faktycznie jest inaczej, jeżeli są takie całkowite zmiany, no bo wiadomo, ty powiedziałeś bardzo słusznie, że czasami piosenka musi zostać zmieniona, ponieważ tego życzy sobie, to nakazuje regulamin EBU i można tutaj podać na przykład przykłady dyżurnej San Marynianki, świętej już prawie Walentiny Monety, która 27 tysięcy razy już na Eurowizję San Marino pojechała i jej pierwsza piosenka to nosiła tytuł Social Network Song, ale w oryginale to była piosenka, która mówiła o Facebooku i słowo Facebook padało bardzo często w tym utworze. Też należało to zmienić. W trakcie gdy... Tak, w ogóle to też jest, mam wrażenie, że trochę hit, bo rzeczywiście, faktycznie zgodnie z regulaminem marki nie powinny być eksponowane. No tutaj mamy globalną markę i rzeczywiście jest to jakiś rodzaj autopromocji tej marki. Ale to jakby to nie oznacza, że po 2012 nie było takich piosenek lub nie było takich występów, gdzie nie było widać jakichś konkretnych marek albo były gdzieś one poukrywane w różny sposób i wiesz, to funkcjonuje, nikt nie kazał zmieniać utworu czy zmieniać konceptu na występ, o ile wiesz, jakby no nie świecisz tą marką, no wiesz, prosto w oczy, nie? Dokładnie, nie tak na przykład ja... Podejrzewam, że nie każdy to wie, ale na przykład jeżeli przypomnieć sobie właśnie reprezentantkę Cypru w Izraelu, tamte, to tamta ma w swoich utworach, w teledyskach do swoich utworów tak nachalnie lokowane produkty, że czasami dostajesz po prostu po oczach nazwą marki olejku do opalania albo pianki po opalaniu, więc powiem. Ale tak samo było właśnie w przypadku tamty z tą jej eurowizyjną piosenką i promocją jednego z najpopularniejszego tak naprawdę szamponu na rynku, więc globalnej marki zresztą. No ale to wiesz, a różne rzeczy typu nie wiem, słuchawki, które towarzyszyły Słowenii w 2015 roku, no też mają jakąś markę. To też jest nie bez powodu, że duet nie rozstawał się z tymi słuchawkami, a równie dobrze mogłoby być kontrowersyjne na tej samej zasadzie, dlaczego u Rafała Brzozowskiego, wiesz, pojawia się napis z Połem na neonach w tle. No to też jest nazwa marki, to też jest nazwa handlowa, też jest, wiesz, zastrzeżona. Tak więc, no, to, ale to wiesz, no jakby no życie. Dokładnie. Tak samo jak powiedziałem sobie, że niestety życie z tym, że ja na przykład ze sponsorem Eurowizji Moroccan Oil niestety w ogóle nie mogę się utożsamić. To nie jest, że tak powiem, marka, która do mnie przemawia. To musisz zapytać Marysi, bo Marysia od kiedy wygrała w Rotterdamie te szampony i to wszystko właśnie będąc w centrum prasowym i miała możliwość skorzystania z tą marką, to myślę, że się dużo, dużo bardziej utożsamia, bo bardzo jej się podobały te produkty. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj różnica zasadnicza polega na tym, że Marysia ma włosy w takich miejscach, gdzie może skorzystać z tych produktów, a powiedzmy bardzo brzydko, moje włosy pod pachami to chyba nie jest target dla producenta Moroccan Oil, który by oni sobie wymarzyli. Dodamy słuchaczom, że ja jestem po prostu osobą łysą, więc niestety nie mam czym myć swoich loków, ponieważ tych loków po prostu nie mam. Ale już odeszliśmy troszeczkę od tematu, a ja chciałbym jeszcze cię na koniec zapytać, bo uważam, że to jest takie dobre chwila na podsumowanie.
znamy wszystkie piosenki z tegorocznej Eurowizji i ja z reguły potrafię jakoś tak mniej więcej wyselekcjonować te utwory, które moim zdaniem trochę budzą ten taki winner alert, że tego zwycięzcę można jakoś tutaj wyczuć, a w tym roku tak nie mam i zastanawiam się, czy mamy, kto jest dla ciebie zwycięzcą, kto ma największe szanse na zwycięstwo w tym roku? Czy jest taki utwór w ogóle? Wiesz co, mi zawsze jest trudno to określić. Ja nigdy nie mam takiego jednego faworyta. Nie mam takiej sytuacji, że wiesz, jakby bardzo mocno wierzę w jakąś piosenkę i to jest ta jedna, jedyna piosenka, która ma największe szanse. Oczywiście poza Polską, ja jestem takim lokalnym patriotą. To jest mój rodzaj właśnie patriotyzmu, że zawsze kibicuję Polsce na Eurowizji. Mogę nawet taką szybką anegdotkę powiedzieć, że ja pamiętam, jak w 2009 roku Lidia Kopania jechała do Moskwy. Ja byłem przekonany, że wiesz, Warszawa 2010, to nawet nie ma innej opcji. Taka ballada, taki głos, to wszystko, jakby kobieta, Moskwa, Lidia, w ogóle no, nie ma innej opcji. No a potem wiesz, potem jest wyczytywanie tych kopert no i głupio było mi iść następnego dnia do szkoły, bo ja już obwieściłem sukces, a tu nawet nie ma nas w finale. Więc ale no, widzisz, jeżeli komuś tak mocno kibicuję, to na pewno Krystianowi za to, żeby zajął jak najlepsze miejsce, bo mamy naprawdę dużą szansę na to, by zająć historyczne miejsce na Eurowizji. To też jest wiadomo, że ja też patrzę na to z perspektywy redakcji, też z perspektywy członka OGE Polska, bo za każdym dużym sukcesem polskiego reprezentanta od razu też wzmaga się zainteresowanie samym konkursem. Widzimy to chociażby po Eurowizji Junior, która nagle po prostu wystrzeliła, jeśli chodzi o poziom popularności i powiem szczerze, że jeśli chodzi właśnie o nasze jakieś teksty czy materiały, no to do Eurowizji w Rotterdamie, do tej, która się odbyła oczywiście, to Eurowizja Junior, każda Eurowizja Junior od 2018 roku tak naprawdę generowała dużo większy zasięg, generowała dużo większe zainteresowanie, liczbę wyświetleń poszczególnych materiałów, tak więc właśnie, jeżeli ktoś miałby być moim faworytem, to chciałbym, żeby to był, Krystian Ochman, a tak naprawdę trudno jest wybrać, bo nie ma zdecydowanego, faktycznie nie ma zdecydowanego jakiegoś takiego faworyta, którego by fandom rzeczywiście ubóstwiał, to nie są czasy Loreen, to nie jest czas Monsa Zelmerloa, więc jakby właśnie nie ma kogoś takiego, kto czy Conchity, że jakby okej, są inni, ale masz duże przeczucie, że ta osoba najprawdopodobniej wygra. I nie wiem, wszystko tak naprawdę będzie zależało od tego, jak to będzie wyglądało na miejscu w Turynie, jakie będą możliwości de facto na scenie, bo trochę wiemy, ale jak to będzie w praktyce wyglądało, to może być zupełnie co innego. Co każdy z krajów przygotuje, jak będzie wyglądał wokalnie, jak będzie ten występ stał wokalnie, bo to też różnie bywa. Nawet jeśli ktoś wygrywa selekcję, to potem w maju naprawdę, naprawdę nie zawsze sobie daje radę. Tak więc no nie wiem, jest trochę takich osób, które ewentualnie tak są gdzieś tam brane pod uwagę, typu no na pewno Ukraina, Włochy, Hiszpania. Fajnie, że Polska gdzieś tam się kręci koło tego na szczytach, można by powiedzieć, i też tak. Jeżeli ja jestem po raz pierwszy optymistą, jeżeli chodzi o jury i mam naprawdę wrażenie, że my jako Polska z Krystianem Ochmanem i z jego utworem mamy naprawdę spore szanse, żeby się spodobać jury krajowym i wydaje mi się, że to by było coś bardzo ciekawego, żeby to zaobserwować w trakcie Eurowizji. Zgodzę się z Tobą w 100%. Mi jest ciężko wybrać właśnie też jednego faworyta, jednego artystę, jedną piosenkę, o której mam przeczucie, że tak, ten utwór właśnie to jest ten zdobywca Grand Prix i on wygra. Ale no, na to będziemy musieli jednak zaczekać i może, i wiesz co, to jest może też w sumie też najfajniejsze, jeżeli chodzi o Eurowizję, że nie wiesz, kto jest zwycięzcą. I wiele osób właśnie szuka tego w Eurowizji, żeby nie mieć konkretnego faworyta, tylko żeby mieć właśnie ten element niespodzianki. A dodajmy, nawiązując trochę do tego, co wspomniałeś, to zawsze jest
ten pierwszy etap, kiedy są wybrane piosenki, wtedy kształtują się gusta fanów i odbiorców. I później przychodzi ten pierwszy moment testu i to są właśnie te nadchodzące imprezy eurowizyjne, które się zbliżają, między innymi Eurovision in Concert w Amsterdamie, Pre-Es Party w Barcelonie czy impreza w Londynie. To są takie właśnie kamienie milowe, jeżeli chodzi o odbiór utworu przed próbami w maju, bo to jest taki ostatni moment na to, żeby ocenić, jak te utwory sobie radzą i już tak konkretnie wskazać zwycięzcę. Na to przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale na koniec naszej rozmowy chciałem naszych słuchaczy bardzo serdecznie zaprosić, pomimo tego, że sezon selekcyjny się skończył, Eurowizja.org działa nadal, jesteśmy nadal na naszych kanałach społecznościowych i będziemy dostarczać Wam informacji nie tylko jeżeli chodzi o imprezy eurowizyjne, będziemy przygotowywać różnego rodzaju zestawienia, topki, będziemy się z Wami dzielić naszymi typami. A nawet jeszcze bardziej niż to zachęcamy Was wszystkich do dzielenia się, do komentowania, do przyznawania punktów piosenkom z tej rocznej Eurowizji. I nam będzie bardzo miło Was usłyszeć i zobaczyć w przyszłości. A tak samo jak z Tobą, Mieszku, mam nadzieję spotkać się w trakcie kolejnego odcinka naszego podcastu, ponieważ ten dzisiejszy dobiega końca. O nie! Nie, naprawdę, naprawdę bardzo miło mi się rozmawiało i tak. Chciałem jeszcze więcej dodać tych rzeczy, które będą, ale tak pięknie to powiedziałeś, że co to ja mogę więcej dodać? Śledźcie i zachęcam Was, bo naprawdę pomysłów jest dużo, chęci jest dużo, czasu do Turynu jeszcze jest dużo, tak więc będzie American Song Contest, więc to już w ogóle będzie zupełnie inna planeta, więc naprawdę dzieje się wbrew pozorom, że może wydawać się, że się nie dzieje. Dzieje się bardzo dużo i my będziemy bardzo szczęśliwi, żeby móc z naszymi słuchaczami się kontaktować, jeżeli chodzi o najnowsze wydarzenia. Będzie mi miło gościć Ciebie w kolejnym odcinku i innych redaktorów portalu Eurovizja.org. Ale jeszcze zanim się pożegnamy, miałbym taką małą prośbę do Ciebie i do wszystkich słuchaczy. I mam nadzieję, że mi pomożecie w tym, ponieważ wydaje mi się, że powiem tak. Czasami jest w życiu tak, że pewne piosenki przypominają inne. I ja miałbym taką małą prośbę, żeby rozchwiać moje wątpliwości, czy to tylko w mojej głowie tak jest, czy faktycznie, czy tegoroczna piosenka z Estonii, Stefana, która się zaczyna od samej sekwencji muzycznej, czy to jest ten sam, czy ten utwór nie kojarzy Wam się z utworem Golden Boy z Izraela? I to jest właśnie pytanie dla wszystkich słuchaczy i dla Ciebie, Mieszko. I mam nadzieję usłyszeć od Was odpowiedź już niebawem. Okej. Także temat do zastanowienia. Dziękuję Ci bardzo, Mieszko, za dzisiejszy wieczór i za naszą rozmowę i wszystkich słuchających gorąco pozdrawiam. Śledźcie nas na Facebooku. Gdzie jeszcze, Mieszko? Na Instagramie, na TikToku. O Jezu, ile się dzieje rzeczy na TikToku, a ile się będzie działo w Turynie, to już w ogóle... Woohoo! O matko, no normalnie do czerwoności... Instagram, strona tak. Oczywiście, Spotify. Nie no, naprawdę jest łatwo nas znaleźć. Kochani, jednym słowem, chowajcie telefony do lodówki, bo rozgrzejemy Wam Wasze komórki do czerwoności. Zapraszamy Was bardzo serdecznie już teraz. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Żegnamy się z Wami serdecznie. Karol i Mieszko. Trzymajcie się. Pa! Cześć.